The War Chiefs to pierwszy oficjalny dodatek do Age of Empires 3, do działania wymagający oryginalnej wersji gry. Podstawka opowiadała o zmaganiach europejskich potęg kolonialnych w Nowym Świecie. Tubylców, czy jak ktoś woli tambylców, traktując jedynie jako tło i narzędzia w rękach nowo przybyłych. Rozszerzenie daje nam natomiast możliwość pokierowania jedną z trzech indiańskich nacji i pokuszenia się o skopanie tyłków bladym twarzom. Do wyboru mamy trzy nowe frakcje, dość znacznie różniące się od siebie. Wielka Konfederacja Irokezów dysponuje potężną artylerią, dotkliwie raniącą duże zgrupowania wojsk, szczególnie piechoty. Armia Siuxów zbudowana jest wokół szybkich oddziałów konnych, doskonale sprawdzających się w krótkich akcjach zaczepnych i odskoku. Aztekowie natomiast przeciwnie, dysponują głównie odporną i silną piechotą, która kroczy powoli i metodycznie niszczy wszystko na swojej drodze. Indianie wzorem kolonistów kompletują talię kart, przy pomocy których wzywają na plac boju posiłki, przy czym Aztekowie, jako wysoce rozwinięta cywilizacja, posiadają normalne, ojczyste miasta. Dwie pozostałe frakcje wspiera zaś Rada Plemienna, która jednak z grubsza działa tak samo. W bazach nowych nacji postawić można dwie nieznane wcześniej budowle. Pierwsza z nich to palenisko, które po oddelegowaniu do obsługi kilku osadników zaczyna robić cuda. W zależności od wyboru może skrócić czas rekrutacji armii, przyspieszyć przyrost doświadczenia, zwiększyć maksymalną ilość oddziałów. Słowem, czego dusza zapragnie. Bardzo fajnym miejscem jest ambasada. Dzięki niej wojownicy zaciągani w lokalnych osadach tubylców będą pojawiali się od razu w naszej bazie. Świetny patent, zwłaszcza jeśli pomiędzy naszymi budynkami a lokalną osadą znajduje się wroga armia. Indian w walce o odzyskanie kontynentu dzielnie wspierają tytułowi War Chiefs, czyli wodzowie. Posiadają oni kilka bardzo przydatnych umiejętności. Potrafią na przykład przeciągnąć na swoją stronę obstawę neutralnych skarbów. Ponieważ nowe frakcje są niezwykle potężne i zaburzyłyby balans tak potrzebny w czasie gry na sieci, twórcy dodatku postanowili wzmocnić stare nacje. Wszystkie dostały nowe, potężne jednostki, jeszcze mocniejsze karty oraz możliwość rozpoczęcia rewolucji. Traci się wtedy co prawda standardowe karty, ale dostaje za nie nowe, bardzo przydatne. Myk wart zachodu, zwłaszcza jeśli standardowe się już wykorzystało. War Chiefs, podobnie jak podstawka, świetnie sprawdza się w multiplayerze i święci triumfy na necie. Furorę robią nie tylko nowe nacje, ale również świeżutkie, ciekawe i zróżnicowane plansze. Twórcy dodatku nie zapomnieli jednak także o wielbicielach singla, dla których przygotowali ciekawą kampanię, wystarczającą mniej więcej na 3 tygodnie ostrego pykania. Słowem, dla każdego coś miłego. Tomahawk w dłoń i na ścieżkę wojenną marsz! Una utyka kinis.